Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Pokémon Leaf Green. No i powróciłem na Sevii Islands, ponieważ jeszcze parę lokacji do pokazania tutaj zostało. No i teraz właśnie zacznie się taka seria odcinków, mam nadzieję, że to zakończę w dwa, której po prostu będę wam pokazywał po kolei te miejsca, w których jeszcze nie byłem, w których coś może się zdarzyć. No i teraz mamy Pokémona z drugiej generacji, 50 level, Smeargle, taki piesek bardzo artystyczny. No ale powiem wam, że jeśli chodzi o łapanie teraz tych Pokemonów z drugiej generacji i tak dalej, no to jeśli ktoś się napatoczy, no to z przyjemnością złapie. A tak to nie będzie to raczej mój priorytet, ja bardziej chciałbym skupić się na odkrywaniu tutaj tych terenów, żeby wszystko po prostu pokazać, odhaczyć, no i przekonać się, przejść i później robimy po Sevii Islands, zrobimy sobie po prostu po raz drugi ligę. Takie są moje plany. No i na pewno jeszcze sporo nam tego tutaj zostało, bo jednak jest tutaj ta dodatkowa zawartość, która odróżnia ten remake od pierwowzoru. No i teraz mamy kolejnego Pokemona, Hopip. No to Psychic. Niech będzie. No i jego ewolucja, Skiplum. Jeśli będą miejsca, gdzie będzie bardzo dużo trenerów, no to wydaje mi się, że będę pomijał. Raczej tam, gdzie będzie ich mało i jeśli będą to jakieś takie ślepe zaułki i tym podobne, będę pewny, że na pewno... Będę pewny, że tutaj nie wrócę, no to raczej w takich sytuacjach będę po prostu walczył. Jeśli natomiast będzie bardzo dużo trenerów na drodze, no to raczej będę omijał, ponieważ jeszcze na ligę chciałbym wziąć jakiegoś innego Pokemona. Ale o tym się jeszcze dowiecie, ponieważ mam do was parę pytań na ten temat. No i jeszcze chciałbym wykorzystać tych trenerów do tego, żeby sobie troszkę podekspić jakiegoś Pokemona w przyszłości. O, Merip. Bardzo fajny elektryczny Pokemon, bardzo lubię, przyznam, ale nie będę za dużo zdradzał. Po prostu go bardzo lubię, jego ewolucję. O, kolejny Merip. O, i ewolucja, Fluffy. Nawet się zdarzyło. Dobra, to tu mamy domek. Mamy domek i jeszcze u góry ktoś jest i po prawej, dobra. To jest domek Selfie. Selfie. Okej, to w sumie brzmi jak nazwa robienia samojebki, ale... Znaczy, jak się to tak wymawia w sumie. Bo w zapisie trochę inaczej. W zasadzie dom jest pusty, nikogo tutaj nie ma. Parę książek. W sumie wychodzimy stąd. Jeśli tu nic nie ma, no to trudno. To jeszcze nam tu parę walk zostało. I Smeargle. Bardzo widzę, że upodobały sobie tego psa artystę. Tutaj większość tych panienek posiada tego Pokemona jeszcze z 50 levelem. No, Daisy. Z tym ołówkiem w ręce. Tak w paluszku. A tutaj mamy gościa z Raticate'em. I Pidgeotto. To Shockwave. No i to tyle. Dobra, i widzicie, że to jeszcze nie jest na tyle, ponieważ tutaj możemy kawałek sobie przepłynąć. Coś tam na prawo jeszcze się znajduje, no to odkryjemy. No i w sumie kolejny, który chce walczyć, no to stanę naprzeciw niemu. No czemu nie? Poliwhirl, no to... Psychic. W sumie z wszystkiego tutaj wezmę na hita. No i ten tak król jeszcze. I mamy jakąś jaskinię. Widzicie, że to w sumie już jest na tyle, jeśli chodzi o te tereny. Tutaj dalej nic nie ma. No więc wchodzimy do środka. Jest to Lost Cave. No taka opuszczona jaskinia, coś w tym stylu. O, jest jakiś gościu. No i już rozbrzmiała muzyka, która... mówi o tym, że będziemy za chwilę walczyć. O. No to pokonamy cię. No i Marowak jeszcze został. Ale tu nie mam, wiecie co, to nie ma sensu, muszę zmienić Pokemona. No. Dobra. I teraz tak.
Znajdujemy się w lokacji bardzo podobnej do tej, w której znaleźliśmy sobie wcześniej ten szafir, tam gdzie nam go naukowiec ukradł, czyli po prostu jesteśmy w jakimś miejscu i musimy odkryć właściwą drogę, żeby przejść dalej, bo jeśli wybierzemy złe przejście, no to wrócimy do punktu startowego, no i mniej więcej na tym to polega. I powiem wam, że tutaj już jest ciekawiej, ponieważ żeby znaleźć drogę, trzeba się przypatrzeć temu miejscu i można się zorientować, że tutaj są trzy kamienie, nic nam to w sumie nie mówi. Ale powiem wam, że tutaj jest taki mechanizm, właściwie to jest dla nas podpowiedź. Trzy, co nam się kojarzy z trójką? Jeśli chodzi o kierunki, no to jeśli mówi się na godzinie trzeciej, to ma się na myśli wschód. I patrzcie, jak ja pójdę na wschód, tada, dotarłem dalej. No i teraz znowu, jak policzymy kamienie, tutaj jest ich akurat 12, tak? 12. No to na godzinę 12 musimy iść, czyli tutaj do góry. No i faktycznie przedostaliśmy się do dalszego pomieszczenia. I to jest właśnie sposób na przejście tych lokacji. Jest to nawiązanie do lokacji Lost Woods The Legend of Zelda. No i w sumie, o, coś mnie złapało, gastli. To żeby nie było, to Ripple sobie łyknę. Tutaj mamy 6 kamieni, godzina 6, czyli w dół. O, i no właśnie, chcę walczyć jeszcze. Dobra, to powalczymy z tobą. Na tu, z drugiej generacji, psychiczny latający ptaszek. Bardzo lubię. A to jego ewolucja, Xatu. W sumie, nie wiem czy to dobrze wymawiam, zawsze miałem wątpliwości co do tego, ale zawsze wymawiałem Xatu i problemu chyba nie było. Laura, pokonana. No i jeśli chodzi o kamienie, to znowu 6 kamieni, czyli godzina 6 w dół. Tutaj mamy 3 kamienie, czyli w prawo. Tutaj 3, no tu będzie 9, tak? 9. Godzina 9, czyli tutaj. Znowu 6, czyli 6 w dół. 3 w prawo. Tutaj chyba będzie 12. No tak strzelam. Dobra, pójdę YOLO. O, udało się, bo nie mogę się ruszyć i jest jakaś dziewczyna, która coś chce. Co zamierzasz mi zrobić? No, i chcę walczyć od razu. Już ma wobec mnie jakieś podejrzenia. Persian. Mój magi w sumie już nie ma PP na sidekicku, ale no trudno. Poradzę sobie. W sumie, to żeby brać na hita, mógłbym trochę się wzmacniać. O, kolejny Persian. Ma wyczucie i klasę do tych Pokemonów. Same takie koty. Wykwintne. No i to w sumie tyle. O, to jest selfie, patrzcie. To jest ta, do której należał ten dom. Był pusty. Więc chyba znaleźliśmy właścicielkę. No i martwiła się, że coś jej zrobimy, że ją jakoś skrzywdzimy. Ale pokonaliśmy ją, więc w sumie pokonaliśmy jej Pokemony. No to ją skrzywdziliśmy, halo. Dobra, jestem, no cieszę się, że tutaj się pojawiłeś. Zacząłem się nudzić chodzeniem, no i poczułam zmęczenie. Mogę cię prosić o zabranie mnie do domu? No, i od razu nam przewinęło, nie musimy tutaj wracać i przedzierać się przez jaskinię. Dziękuję ci. Możesz sobie iść, co? Nie dostanę żadnej nagrody, nic? Co za selfie? Prawie jak selfish, taka samolubna, taka niemiła. Och, znasz... Nie znam cię skądś. Co? Już nas nie pamięta. Ale to bez znaczenia. No, jestem niesamowicie znudzona. Proszę, wysłuchaj mojej prośby. Chciałabym zobaczyć Pokemona. Kochanego Venomofa. W sumie mam Venomofa, no to mogę... Mogę przyprowadzić. I tak. Mamy sprawić, że jej życzenie zostanie urzeczywistnione. Da się zrobić, bo akurat złapałem, pamiętacie, w Safari Zone, więc problemu nie ma. Tylko jeszcze sobie uzdrowię, żeby mieć PP. I będziemy musieli tamten kawałek od nowa przepłynąć. Kogo zostawimy? Dobra, to Buka. Sieć. I ja Venomofa mam zabrać, tak?
Fenomorf. Czasami jestem ślepy, więc jak już zauważyliście, no to nie wincie tak bardzo. Ale tutaj był chyba. Tu. Pixie. No. To szybko może już migusiem tak przepłyniemy tam. Dobra. I w sumie chciałem wam jeszcze powiedzieć, że ciekawe, czy coś teraz dostaniemy za to, że jej pokazaliśmy. O, złapałeś dla mnie. Nie złapałem dla ciebie, ale no ciesz się. Pokazałem. Co? Nic nam nie da! Każe nam iść sobie! Och, okej, rozumiem teraz. Sebastian! Potrzebuję cię natychmiast. Wow, jakiś rybak się pojawił, patrz, jakiś dziadek. Ale no, nie wygląda jak jakiś lokaj czy coś, bo wiecie, Sebastian to mi się kojarzy od razu z lokajem. Yes, my lady, to w sumie wszystko na to wskazuje. No i zasłużyliśmy na jakąś nagrodę? Dostaniemy coś? Ta, dziadzie nas wynagrodzi. No, za wypełnienie jej prośby. No i daje nam coś w podziękowaniu. O, dostaliśmy jeden z tych pokeboli. Nie pamiętam dokładnie, co ten pokeball robił, więc może sobie zerknę w opis. To był pokeball, który... po złapaniu Pokémon po prostu szybko staje się wobec nas przyjazny. No i to w sumie tyle. No, jak chcemy sprawić, żeby złapany Pokémon szybciej tam sobie naliczał tego, no to... Bardzo chętnie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku jeszcze wyklujemy sobie Eevee. No, Eevee. Powiem wam, że na początku chciałem sprawić, żeby to była jedna z tych ewolucji z drugiej generacji. Właśnie tam był Eevee typu ciemnego i psychicznego, ale powiem wam, że niestety w tej części jest to niemożliwe, bo doczytałem, że akurat Fire Red i Leaf Green nie ma zegarka w grze, więc praktycznie nie możemy sobie wyewoluować Eevee później w te dwa, któreś z tych ewolucji. Musimy dopiero wysłać na Ruby, Sapphire, Emerald i tam to zrobić, a później odesłać. No i to jest dziwne, no ale jak nie ma zegarka w grze, a ewolucja właśnie opiera się na nim, no to tego niestety nie zrobimy. Więc wydaje mi się, że chociaż wam pokażę tego Eevee do tego, żeby potwierdzić to, co mówiłem na początku o breedowaniu Pokémonów, jak to robić i w ogóle. No i ewentualnie zrobimy sobie Flareona albo Vaporeona, bo ja zrobiłem tylko Jolteona, no to wydaje mi się, że mogę sobie na to pozwolić. Wróciłem jeszcze do Lost Cave, ponieważ zapisałem sobie nawet na kartce dokładne kierunki, jak zdobyć jeszcze dodatkowe itemy tutaj. No i w sumie przypomina mi to trochę, jak się kiedyś zapisywało na kartkach ruchy w takich starych bijatykach, żeby się na konsoli z kolegą klepać, no ale dobra. Więc ja muszę iść w prawo i w dół, no i coś już spotkam. I itemów tutaj dokładnie jest 5 do zebrania. To był pierwszy. I teraz tak. W prawo. Do góry. W dół. W dół. W prawo. Nie wiem, czy dobrze polazłem. Chyba coś pochrzaniłem. Ale dobra, dostanę się do następnego itemu najwyżej. Dobra. To jest kolejny item. No i jeszcze tutaj jeden pominąłem, bo źle popatrzyłem. W prawo. W górę. W dół i w górę. O, właśnie. Dobra, no i co do czwartego itemu, no to teraz tak. Ja powiem wam, że coraz więcej tych ruchów będzie się pojawiało, w sensie, że więcej będziemy musieli chodzić, żeby się dostać do danych itemów. No ale poradzimy sobie. W dół, teraz trzeba iść w prawo. Teraz trzeba iść w lewo. W dół. I w lewo. W lewo. O, w lewo. Dobra, jest. Rare candy, cukiereczek. No i ostatni item. Więc tutaj akurat sekwencja ruchów będzie tego dość dużo. Do góry. W dół. W dół. W prawo. W lewo. Nie, źle zrobiłem. To od nowa trzeba wszystko, kurde. To do góry, dół. Dół, prawo, lewo, teraz dół, prawo i góra. No, i udało się. O,
To jest item, który zwiększał moce no, obrażenia od normalnych ataków. O. Bo pamiętam. No ale ja nie mam za bardzo normalnych ataków, więc jak będę miał, no to pewnie wykorzystam. Zobaczy się. Na pewno warto mieć. I teraz może zwiedzimy sobie dolną część tej piątej wyspy, więc od razu sobie poruniemy, bo tam nam jeszcze coś zostało. Tam wiecie, pod zespołem R, jak tutaj byliśmy. To było tutaj, nie? Tak, 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 bo pamiętam już. Może wybiorę się jeszcze po... O, właśnie. Wskakujemy na rower. I tam po prawej stronie coś jeszcze na nas czekało. A, Sentret. No, Max Ripple. Zostałem mi Ripple, więc mogę wykorzystywać. Kurczę. A mi ten zespół R tutaj zniknął, a ja sobie chyba zostawiałem, żeby walczyć z nimi później. Głupi ja. Skoro zniknęli, no to się zmarnowały walki. I tak, tutaj, żeby iść po kolei... No dobra, będę już z nimi walczył. I kogo expić? Magi, może być magi. W sumie, Shockwave byłby lepszy. A Psychic mamy mniej. O, Berry. No to zbieram. I kolejny, który ma ptasie, pokemony i chce walczyć. 47 level. O, 63. No i teraz tak, tutaj jest kolejny Berry. O, jeszcze kolejny tam widzę. Bardzo dużo. Ale nam tego dają. Super. No, jeszcze kolejny chce walczyć. Hut-hut. No, Pokémon z drugiej generacji. Jest tam gdzieś na początku gry. W sumie nie będę może przedłużał. I jeszcze Noctowl, czyli ewolucja od Hut-huta. No. Tyle tam mi zadał, ale co tam. Dobra, gdzie płyniemy? Na lewo czy w dół? Może w dół. Jeszcze się tam wrócimy. No jest jakaś mini wysepka. Jest tu jakiś item sekretny, tam już po prawej. Nie po prawej, tylko po lewej coś widzę. O. Metal Coat. Metal Coat, pamiętam, że to był item, który albo zwiększał nam umiejętności, znaczy zwiększał. Zwiększał moc umiejętności typu stal, ale też służył do ewolucji tam Steliksa oraz... znaczy Onixa w Steliksa i Scytera w Scizora. No Scizora, zawsze tak mówiłem, Scizor, nie wiem czy dobrze, ale... W każdym razie te dwa Pokemony możemy dzięki temu itemowi wyewoluować dzięki wymianie. Tak to szło. No i w sumie tutaj na dole nic nie ma, no to... Co tam będę? No i co to jest w ogóle? Jakaś górka sobie usypałeś, kolego. Scrap, scrap. Cześć, twoje Pokémony wyglądają zdrowo. W tym miejscu pogrzebałem mojego Onixa. Nazywał się Tektonix. Aha, cool story, bro. To tyle? No w sumie. Ta, tu spoczywa Tektonix. No w sumie każdy trener ma jakiś swój sposób na pożegnanie z Pokémonem. Mógł też tam do Lavender Town zawitać. Dobra, to jeszcze tutaj sobie przepłyniemy, bo tu nie byliśmy. A może na coś padniemy. Jeszcze sobie Ripple'a zużyję. Czemu nie? Tu już chyba nic nie ma. Chociaż ominąłem jeszcze jedną lokację. Tutaj obok zespołu R, obok tego magazynu był item, tak. Pepe Up. No to czemu nie? No to co? Wydaje mi się, że lecimy na następną wyspę. Piątą już całą odhaczyliśmy. Tutaj wszystko przeszliśmy, wszędzie byliśmy. No więc teraz szósta została. No to szósta. I tak, co do szóstej. Nie wiem dokładnie, co ja opuściłem tutaj, ale chwila. Właśnie, na dół poszedłem, ale... ja tam dużo itemów zostawiłem, więc pozwólcie, że może wezmę sobie Nidusa, który może boldery przesuwać. No i po prostu sobie trochę poprzesuwamy, pozdobywamy itemów. Walk wciąż będę unikał, żeby jednak tych trenerów tam zostawić na przyszłość, ale itemy to już mogę zbierać.
Radiansa sobie odłożyłem. Tobuka może się przydać gdzieś tam. No i lecimy. No, jeszcze mamy przejście do góry. No, ale tam już kiedyś zawitamy. Berry na pewno zbierałem. O, już się Ripple skończył. Niedobry Ripple. To tak, pierwszy item był tutaj. Tutaj. No i zważcie też na to, że itemy, które tutaj będziemy zdobywali, to będą głównie itemy z drugiej geny, bo jednak tutaj w tej trzeciej chcą nam je zaoferować też. Znaczy trzeciej, no w remake'u z pierwszej. Sandstone, no Sandstone służył do ewolucji, tam pamiętam, że było parę Pokémonów, które z tego korzystały i w sumie ktoś z pierwszej geny też z tego korzystał. Chyba Gloom, tak. Gloom też coś tam ewoluował. Tutaj będzie... Aha, HP Up, no to w sumie... No, nie wiem, czy mi się przyda, chyba nie. Tego mam już tam dużo. No i czy dobrze idę? Nie, źle idę. Dalej już tam chyba nic nie było. Za to tutaj... O! Ale nie no, kurde, nie mogę uciec, bo blokuje mi. To pokonam. Ripple jednak lepiej zużywać. Żeby nam nie przeszkadzali. I tutaj był jeszcze item. No i gościu, który chce walczyć. Sudowoodo! Skoro tak. Pamiętam, że on właśnie w drugiej genie blokował przejście. I był na to sposób, żeby się go pozbyć. No ale... Na nas nie będzie przeciwnikiem. Na nas nie ma kozaka. No i w sumie, żeby się tu dostać, żaden problem. I pełne przywrócenie. No, to nie jest aż tak zadowalający item, ale... Przyjmę, bo za darmo. Jak za darmo, to biorę. Dobra, to wrócimy się i teraz pójdziemy w górę. Dobra, to może nie będę z nim walczył jednak. Bo tutaj jeszcze jest taka ścieżka właśnie, może nie ścieżka, ale widzicie, że jest dróżka wyznaczona, taka wodna, więc tutaj będzie też dużo trenerów tych wodnych takich. To może ich sobie poomijam i będą na przyszłość. Tutaj widzicie, że podwójna walka się szykuje i jest jakiś item już. W ogóle jest to jakiś sekret? Poklikam, bo to miejsce wygląda podejrzanie. Podejrzanie. Nie, nie ma tutaj nic. Szkoda. Miałem nadzieję. I co w tym domku jest? Mój wzrost to 67 cali. No tak to jakoś szło. 67 cali to chyba jakieś 1,70 m, coś koło tego. No i znam, no, tę dokładność, że tak powiem. No, wiem dokładnie, jaki mam wzrost dzięki temu, że mnie sąsiad zmierzył, o. Sąsiad. Czyżby w tym domku? O, no jest jakaś dziewczynka. Chyba śpiewa piosenkę. Hera, Hera, Hera Cross. Big and shiny, it's the bug boss. Love it, need it, Hera Cross. I tyle. Znaczy, w sumie powinienem to zaśpiewać takim damskim głosem. Ale, dobra, nie chcę się wygłupiać. Heracross, będzie taki Heracross! Big and shiny, it's the bug boss. O kurde, chce ze mną walczyć. Sunkern. No w sumie Sunkern ewoluował chyba w Sunflore. Z tego co pamiętam. Druga gena, te sprawy. I chyba nawet za pomocą tego Sunstone'a, który zdobyliśmy. O, jest jego ewolucja. Dzięki Sunstone'owi właśnie ewoluuje w Sunflore. Tak to było jakoś. Nie wiem, czy pamiętam to dokładnie, ale raczej tam nie korzystałem z tego Pokemona, więc mogę się mylić. Jeśli się mylę, no to przepraszam. A tu co się znajduje? Eliksir. No przyda się. Na ligę zawsze się przyda, bo po raz drugi, no. Ale i tak. O, Berry. Bierzemy. Oran Berry. A przed nami, no, Green Path. No, przejście. Zielony. I obrazek lasu. W sumie muzyka, no i wszystko wskazuje na to, że to jest
coś podobnego do Viridian Forest. I widzimy już gościa w czapce do tyłu, takiej żółtej, czyli jest to jeden z tych łowców robaków. Wiecie co, ja po prostu to ominę, bo z tego co pamiętam to był po prostu taki labirynt, w którym możemy sobie powalczyć. No i jest tu mnóstwo trenerów, pominę sobie to teraz, żeby przyjść tu w przyszłości. No i w sumie już mi się trafił Pokémon z drugiej geny, Ledyba. Mogę złapać, mogę spróbować, czemu nie? Mam dużo ultraboli w ogóle. No i się złapał. Jak go nazwać? Buddy, będzie ziomek taki. Ledyba, Buddy. Jeszcze w sumie ta dziewczynka, ta w domku, nie wiem czy to jest w sumie dziewczynka, bo to może być kobieta, wspominała właśnie o tym Pokemonie. Heracross! Big and shiny! It's the bug boss! No to możemy oczywiście złapać. Co nam stoi na przeszkodzie? Tylko wiecie co? Mogę go też osłabić. Mam Hadinga, który ma podobny level i będzie super efektywny. Więc można to jakoś wykorzystać. Tylko boję się, że będę no, zbyt dużo bił trochę. Zobaczymy. Tak? A no w sumie w sam raz. Dobra. No to Ultra Ball. Znaczy Netball byłby w sumie lepszy, ale zostawię sobie na pamiątkę. A nie, nie, nie ma tak łatwo z tego co widzę. No bo widzicie, że Netball tutaj działa na wodnej i robacze Pokémony lepiej. No ale dobra, mam dużo Ultra Balli. W ogóle Heracrossa można było zdobyć kiedyś w drugiej generacji, w sensie tam z tych drzew, tak. Był ten Butthead cały. Kurde, Hiddinga mi zranił poważnie. Wiecie co, lepiej, żebym Nidusa nie posyłał, bo jeszcze się zarazi. Znaczy, ten przeciwny w sensie, Pokémon. Nie Nidus. Dobra, no i złapał się. Jak go nazwać? Big and Shiny. Big and Shiny albo Bug Boss, byłoby śmiesznie. Może Bug Boss? Bug. Ej. O, już się L jakieś wepchnęło tam. Bug Boss. Big and shiny, it's the bug boss. Nawet śmiesznie. Dobra. Nie, zielona mnie zaatakowała. A chciałem pominąć wszystkie. Dobra, psychic. Nie będziemy się rozdrabniali, bo jeszcze trochę chcę w dzisiejszym odcinku zrobić. To może zaczniemy od Max Repela. I teraz tak, żeby pominąć wszystkich. Widzimy się po cięciu i właściwie przemawiam do was z przeszłości, ponieważ wydarzył się pewien problem. Otóż wybiło mi prąd i jak już wszystko minęło, wszystko było w porządku, to po prostu kontynuowałem nagrywanie. No a jak już skończyłem nagrywać po odcinku, patrzę, a tu nagrało się to wszystko dosyć dziwnie, ponieważ ścieżka z grą nagrała się właściwie, ścieżka z dźwiękiem z gry nagrała się właściwie, a głos, to nie wiem co się stało z głosem, no gdzieś mi wywaliło i niestety nie mogę go w żaden sposób odzyskać, mimo że nagrywam jakby podwójnie głos, tak żeby go później fajnie przerobić, no to z żadnej ścieżki nie mogłem tego zrobić, nie mogłem odzyskać, no więc już trudno. Będziecie mieli teraz takie fragmenty szóstej wyspy już trochę na przyspieszeniu, ale jeszcze dodam mniej więcej to co musicie wiedzieć o tych miejscach, tak żebyście wiedzieli co ja dokładnie teraz robię na ekranie. Otóż postanowiłem jeszcze zwiedzić te takie, no jakby to powiedzieć, te miejsca daleko od szóstej wyspy. I właściwie nic tutaj nie ma. Trenerów starałem się omijać, żeby w przyszłości było jeszcze na ekspienie poków. I chciałem się tu wybrać wyłącznie, żeby wam te lokacje pokazać i żeby zebrać ewentualnie jakieś przedmioty, bo w sumie tylko do tego mi się przydało. No i właściwie w pewnym momencie będziecie mieli jaskinię, która jest w zupełności pusta. Nie zamierzam za bardzo się z nią bawić i zawsze mnie zastanawiało do czego ona służy. No i coś tam czytałem, że podobno jakieś poki pokazują się dopiero tam po kombinowaniu z Mystery z giftami. No ale tak jak mówiłem, nigdy się w to nie bawiłem i nie zamierzam się w to bawić, więc w tej serii po prostu sobie to odpuścimy.
Następnie wybrałem się na siódmą wyspę, już tu w sumie berry zebrałem i poleciałem od razu na północ, ponieważ od tego wartałoby zacząć. Otóż na północy znajduje się coś takiego jak Trainer's Tower, wieża trenerów, i jest to coś na zasadzie mini gier. Tam można się pobawić, jak już wszystko w grze zrobiliście, zmierzyć się z innymi trenerami, no i dodatkowo dostaniecie jakieś tam wspaniałe nagrody, nazwijmy to w ten sposób. No i są różne konkurencje, ogólnie wszystkie łączy to, że będziecie musieli walczyć na każdym piętrze z jakimś trenerem i będziecie musieli to zrobić na czas. Są cztery konkurencje, jest walka pojedyncza, jest walka podwójna, jest knockout, czyli coś takiego, że po prostu trenerzy po kolei was atakują i nie macie jakby czasu nawet na to, żeby sobie coś tam z pokami zrobić, uleczyć czy coś. No i jest też mixed, no czyli po prostu możecie, no w sumie to już nazwa w sumie wskazuje, różne walki. No i wszystko robicie na czas, tutaj jest tablica wyników. I chciałem tutaj powiedzieć, i właściwie mówiłem to wcześniej, więc teraz powtórzę tak, żeby wszystko się utrwaliło. Chcę zrobić w taki sposób, że zwiedzę sobie w następnym odcinku do końca wyspę siódmą, no a później wystartuję z jedną z tych konkurencji. Możecie mi pisać, co dokładnie chcecie, ale myślę, że ta ostatnia będzie najciekawsza, no bo po prostu łączy w sobie wszystkie pozostałe konkurencje. No i teraz właściwie coś grzebię w ekwipunku, ponieważ w tym momencie mówiłem, że nagrody nie są jakieś super wspaniałe, ponieważ jest to coś, co już w sumie mamy. No i za każdą konkurencję jest inna nagroda. No i co w sumie jeszcze mogę powiedzieć, to chyba tyle, no. Pobawimy się kiedyś, na to jeszcze przyjdzie pora. Może nie kiedyś, powiem po prostu, że w następnym odcinku się pobawimy, okej? No i jeszcze chciałem powiedzieć, że na terenie tej wieży można używać itemów i tym podobnym, i tych podobnych rzeczy, żeby się uzdrowić. Można też zejść, jak macie mało zdrowia, na sam dół, żeby się uleczyć, ale tracicie wtedy czas. I w tym momencie zrobiłem cięcie, bo chciałem jeszcze wykluć sobie Eevee. No i w sumie zrobiłem to, więc pozwólcie, że przewinę już do momentu, w którym udało mi się już to jajko wyhodować. Już się tam coś zaczyna wykluwać. No więc proszę bardzo, jest huch. No i teraz jajko się wykluwa, no super. No i co się z tego może zrobić? Oczywiście Eevee. No i w sumie zrobiłem to po to, żeby wam pokazać dokładnie system breedowania. Może niekoniecznie na dobrym poku to zrobiłem, bo Eevee wymagał niesamowicie dużej ilości kroków do przejścia. No ale przynajmniej pokazałem, że to działa i pokazałem wam sposób, jak zdobyć w tej części pozostałe Eevee do skolekcjonowania Pokédexa. No a później jeszcze sobie wyewoluowałem Eevee Vaporeona. No i to było tak w skrócie tyle, nie będę was zanudzał tymi pozostałymi fragmentami, więc trochę cięć tutaj będzie. No i tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do zobaczenia, no i cześć.